czołem. Dzisiaj mam miano najgorszej vlogerki świata, dlatego że nagrywałam test podkładu pudru i korektora, świetnych zresztą, i nie włączyłam sobie w ogóle mikrofonu. Potem nagrywałam jeszcze coś dalej, mikrofon nie był włączony, a potem mój aparat oszalał i się wyłączał i w ogóle jakieś pasmo niepowodzeń, ja nie wiem, ja ściągam na siebie po prostu złą energię z kosmosu z jakiegoś powodu. Ale właśnie, co z tym testem? Mam na buzi takie trio. Podkład Match Perfection Rimmel, 24-godzinne nawilżenie. Mam na buzi też puder z tej samej serii, transparentny, sypki. I mam pod oczami korektor, też z tej samej serii, 0,10 porcelana. Zrobiłam test tych produktów. W przebitkach będziecie miały, właśnie ten test się będzie pojawił, to moje nakładanie i tak dalej. Ja po prostu dogrywam w tym momencie jeszcze raz to, co myślę o tym podkładzie. Oczywiście wieczorem zrobimy sobie podsumowanie tego, w jaki sposób on na twarzy wygląda. Więc zacznijmy od podkładu. Podkładów jest 11 kolorów aż i są te kolory dość jasne. Ja ogólnie lubię kolor sticker Rimmel. Mój kolor to jest 103 True Ivory, dość jasny. Podkład jest z pompeczką. Konsystencja jest taka, powiedziałabym, klasyczna, nie za gęsta, nie za rzadka. W filmie używam pędzla Glam Brush T102, czyli płaskiego, syntetycznego, żeby ten podkład na buzię nałożyć. Podkład rozprowadza się bez żadnego problemu. Ma przyjemny zapach, podobny do Wake Me Up Rimmel. Kolor jest bardzo fajny, dobrany do mojego dekoltu, więc może jakieś pół tonu za ciemny do samej skóry twarzy, ale ogólnie w obrazku wygląda to bardzo ładnie. Jest to bardzo neutralny, ładny beż. Spójrzcie na te kolory dokładnie, bo one kolorystycznie nie idą zgodnie z numerami. Tam są na przykład późniejszy numer, jest jaśniejszy niż wcześniejszy numer. Bardzo to było logiczne. Także podkład nakłada się bez problemu. Ma bardzo fajne krycie, dlatego że możemy leciutko go nałożyć na przykład na nosie, tam gdzie mam pięknie, nie nakładam za dużo produktu, ale jak już miałam brodę, na której są jakieś problemy, to nie potrzeba mi korektora, wystarczy sobie doklepać w tym miejscu i podkład bardzo fajnie się buduje. Producent zapewnia o nawilżeniu, co jest bardzo ważne, nie mówi nic specjalnie o kryciu, mówi, że to jest niewidoczne krycie, ale że ogólnie jest to formuła bardzo przyjazna skórze i ja się ze wszystkim zgadzam. Po aplikacji jestem bardzo zadowolona. Drugi produkt to jest korektor pod oczy. Ten kolor to jest 0,10 porcelana i to jest korektor, który jest jednocześnie rozświetlaczem i można za jego użyciem konturować. Ja nałożyłam go dość sporo pod oko. On ma aplikator, widzicie, taki z pędzelkiem. Nałożyłam go też jako bazę pod cienie i spisał się ok. Ten kolor po chwili zaczyna się robić taki brzoskwiniowy, więc on będzie dość ładnie rozświetlał pod okiem, ale warto o tym pamiętać. On nie ciemnieje, on się po prostu robi taki brzoskwiniowy. Chociaż w sumie ciemnieje też, bo on jest bardzo biały, jak się go najpierw nakłada. Nakładam go pędzlem T24 z nowej Nude kolekcji, która wejdzie już teraz niedługo we wrześniu. I to jest świetny pędzel, bo on jest między gąbką a pędzlem. Rozkłada tak fajnie produkt pod okiem jak gąbka, jednocześnie zbiera nadmiar. Naprawdę jest jeden z naszych kultowych pędzli, który teraz też wraca. Tak, ale wracając właśnie do podkładu, tutaj jest do korektora z 7 ml są 3 kolory do wyboru. Ładnie się rozłożył, nie jest to może tak mocne krycie, jak ja lubię na co dzień, natomiast uważam, że to jest bardzo dobre krycie na co dzień i dla każdej normalnej osoby, która nie lubi tak jak ja tynku, to będzie wyglądał i będzie odpowiednio krył, będzie wyglądał dobrze, odpowiednio krył. No i teraz najciekawszy produkt dla mnie, którego Wam najbardziej ciekawa, to jest puder transparentny, też nakładam go pędzlem syntetycznym z nowej kolekcji. I w opisie tego pudru było napisane właśnie, że on daje naturalne wykończenie. Nie było napisane, że on daje jakiś super mat. Nie było napisane, że on daje kolor czy rozświetlenie. On jest transparentny, ale nie jest biały. On jest taki beżowy lekko. Było napisane właśnie, że jest niewidoczny. I słuchajcie, no tu byłam bardzo zaskoczona, dlatego że on świetnie wygładza strukturę skóry. Skóra wygląda na bardzo gładką. Pięknie i leciutko wygląda pod oczami. Absolutnie nie można mu nic zarzucić, żeby on pod oczami, nie wiem, wyglądał ciężko, czy sucho, czy podkreślał zmarszczki mimiczne. I nakładanie go na twarz to jest po prostu czysta przyjemność, bo mamy takie wrażenie, jakbyśmy skórę przepuściły przez filtr. Naprawdę, ja jestem w szoku, jeśli chodzi o ten puder i no, chcę go po prostu używać, będzie stał na wierzchu, bo będę na pewno po niego sięgać. Zobaczymy jeszcze, jak ten makijaż się utrzyma. Ja go nakładałam około godziny 11, jest już 15:30.
I moim zdaniem ten makijaż wygląda bardzo ładnie, nie ma absolutnie żadnych strat czy niedoróbek, nie świeci się ani nic z tych rzeczy. Zrobiłam też zdjęcie z fleszem, no niestety tutaj troszeczkę fuck up, ten puderek raczej do zdjęć z fleszami niekoniecznie, podejrzewam, że ma krzemiankę w składzie, dlatego tak ładnie wygładza. I ten makijaż oczywiście wykonałam na właśnie tym pudrze, użyłam matowego bronzera i trochę takiego delikatnego różu z rozświetlaczem, wszystko bardzo ładnie, bardzo równo się rozprowadzało, także nie zoksydował, nie zmienił koloru. Na razie taka, zobaczymy się wieczorem, żeby sprawdzić, jak to wszystko się utrzymało na twarzy. Dobry wieczór, godzina jest 20:21, więc mogę już podsumować, ja jestem brudna, to co się stało z produktami Rimmel. Oczywiście nic nie poprawiałam, nawet się z bliska nie przyglądałam, więc wezmę sobie lustereczko. No dobrze, więc tak. Może najpierw korekt. Znaczy tak, zacznijmy od tego, że używam się nowego tuszu, który mi się niestety rozmazał strasznie pod oczami. Tak, skorzystajmy z bezlitosnego Full HD. Widzicie tą zmarszczkę tu taką? To jest zmarszczka mimiczna, której generalnie nie ma. Ona się pojawia dopiero wtedy, kiedy coś sobie właśnie w nią wejdzie i wsiądzie na stałe. Tu mi się to bardzo, mi się to wszystko tu nie podoba. Star mi się tak naprawdę bardzo na brodzie, jak widać. Star się ogólnie, powiem tak, jak na niepoprawianie i na to, że jest lato, to on wygląda bardzo dobrze. Jak na to, że jest to produkt też drogeryjny i jest ogólnie dostępny, ma ładne kolory i jest taki w odczuciu przyjemny, nie jest jakiś tam suchy na twarz czy coś, to też myślę, że okej. Jedynie nie podoba mi się, jak tutaj się właśnie zważył w koło nosa, nad ustami i jak takie plamy się porobiły na brodzie. To tak w dużym skrócie. Pod oczami jest tak sobie, bo tu widzę, że mi się coś starło, nawet nie wiem czemu, bo nie kojarzę, żebym jakoś specjalnie przecierała oczy. Taki pod oczami, tym korektor jest taki, nazwałabym to wypołowiały. W związku z czym też nie wiem, jak mam ocenić sam puder, no bo wiecie, ciężko, ale widzę, że tu na przykład jak się drapałam trochę, to wszystko, cały makijaż się wytarł. Czyli nie jest on jakiś totalnie, nie wiem, odporny na ścieranie i tak dalej. Tego też producent nie obiecywał. I powiem Wam uczciwie, że jedna rzecz mi się nasuwa, że to jest taki porządny codzienniak. Raczej nie sięgnęłabym po ten produkt, ani po ten. Puder muszę wypróbować po prostu jeszcze z czymś innym. Nie sięgnęłabym raczej po te produkty, jakbym szła na jakieś wesele, na studniówkę, na sylwestrę i wiecie, wtedy to ja sięgam po takie produkty bardzo długotrwałe, full szpachel, które wiem, że przeżyją wszystko, nawet mnie jak padnę. Tych bym raczej takimi produktami mega super hiper trwałymi nie nazwała. Niemniej policzki są tak w miarę okej, nie świecę się też, to trzeba zaznaczyć, więc przy cerze suchej, mieszanej, myślę, że będziecie bardzo zadowolone, także powiem tak, myślę, że są to produkty godne przetestowania właśnie jeżeli chodzi o takie codzienne podkłady, które ewentualnie można gdzieś tam w ciągu dnia poprawić, które macie nakładać na co dzień, na kilka godzin. No nieźle, jakby może tak, wyjaśnię skąd te takie moje tutaj przewracanie oczami, bo nakładał się tak świetnie i wyglądał tak absolutnie fenomenalnie po nałożeniu, że ja naprawdę i razem z tym pudrem i korektorem, że naprawdę miałam wielką nadzieję, że to będzie no niemal idealny produkt. I mimo tego, że nie jest źle i czasem jest dużo gorzej, to ja bym na przykład wolała, żebym się bardziej błyszczał, ale mniej starł. Chodzi o to, że star się jak tu gdzieś dotknęłam, starła się broda, starło się w koło ust, starło się przy nosie, starło się gdzieś tu pod oczami, o to mi najbardziej chodzi, że on jest pod tym względem nietrwały, że troszeczkę się ściera. Ale tak poza tym myślę, że kolor ładny, krycie odpowiednie. Myślę, że większość osób byłaby zadowolona, ja to po prostu, wiecie, to bym chciała, żeby mi się najlepiej na buzi wszystko trzymało przez tydzień. Słuchajcie, to był taki błyszczek MAC z jakiejś tropikalnej kolekcji, pamiętam. Liquid Passion się, nazywa. I pamiętam, że jak ja go zobaczyłam w salonie MAC w galerii Mokotów, to chyba było. Ja byłam w ciężkim szoku. To był ideał, to był po prostu ideał stworzony dla mnie. To było bezdyskusyjne zwycięstwo w zawodach na perfekcyjne usta nude. Cieszę się, że musiałam przenieść moje zbiory makijażowe i przypomniałam sobie o takich perełkach. Okej, ja uciekam. Wydajcie znać, czy miałyście te produkty.
Albo czy miałyście któryś z nich? Czy lubicie, czy nie? Co wy tam o nich myślicie? I tak, jak macie pomysł, jakie bym mogła produkty teraz takie bardziej drogeryjne przetestować, to piszcie śmiało, bo szczerze mówiąc, jakość tych wysokopółkowych to tak mnie nie ciągnie. No tak, na pewno będzie coś z Fenty Beauty, na pewno będzie z Anastazji, jak już wjadę do Polski. Ale zobaczymy to tak na spokojnie. Buziaczki.